wyjątkowa okazja, rzadka, że jesteś w Poznaniu czy w Polsce nawet, tak? Bo ostatnio widzieliśmy się, planowałeś sporo podróży, dużo wydarzeń, rzeczywiście dużo się dzieje w świecie bokserskim wokół Michała Chudeckiego. Tak, rzeczywiście wróciłem dopiero w środę do Polski po ponad 3-miesięcznym pobycie w Stanach. Tam rozpocząłem swoją karierę zawodową. Mój debiut był 29 września na gali w Atlantic City. Tam był moja pierwsza walka, którą wygrałem w trzeciej rundzie przez TKO. Następna była 13 października w Newark. Wygrałem tam jednogłośnie na punkty z Joshuą Nieves. Czyli bilans świetny. Michał Chudecki niepokonany, tak? To dobry start taki w grupie zawodowej, która też widoczna jest i słychać ją w Europie, tak? Bo tutaj też ma swoich zawodników. Planujesz także pokazać się w Europie? Nie wiem, w Polsce pewnie nie, ale czy będzie cię można zobaczyć chociażby w Europie? Tak, są przewidywane właśnie moje walki w Stanach i w Europie. Teraz najbliższa właśnie, bo przyjechałem w środę, wyjeżdżam dzisiaj do Dzierżoniowa na obóz tam, gdzie trenuje Mariusz Wach. Tam będę się wspólnie z całym teamem przygotowywał do walki na 10 listopada do Hamburga na wielką galę Wach Kliczko. Czyli jesteś w tej samej grupie zawodowej, co Wach, tak? Można to określić? Ta sama grupa promocyjna? Tak, to jest ta sama grupa Global Boxing Promotion prowadzona przez Mariusza Kołodzieja. On bardzo dobrze nas prowadzi. Mamy sporo walk i duże plany. Także wszystko idzie zgodnie z planem. Bardzo jestem zadowolony. Cel jest taki, żeby jakby zamienić się rolami, żeby to Michał Chudecki wystąpił w głównej walce wieczoru, tak, za czas jakiś, a ktoś przyjechał, żeby być jakby takim dodatkowym smaczkiem tej gali. Jakie są twoje plany na najbliższy czas? Wiadomo, no, gala w Hamburgu to niezwykle ciekawa, ważna walka. Coś dalej się wydarzy? No, oczywiście, ja mierzę wysoko. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to właśnie będzie moja gala, ja będę miał walkę wieczoru. No to jeszcze trochę poczekamy, ale takie są plany i takie są. W tym są roku jeszcze moje. Będziesz walczył po 10 listopada? Tak, ostatnią walkę w tym sezonie będzie 8 grudnia w katowickim Spodku. Coś o rywalach, wiadomo, czy znasz już, kto będzie twoim rywalem? Są to pięściarze z Europy, czy z innych rejonów świata? Z różnych rejonów świata, na przykład w Stanach walczyłem pierwszą z Amerykaninem, a drugą z Portugalczykiem. A w Hamburgu, wiadomo, z kim będziesz walczył? Teraz na dniach będę wiedział, jeszcze nie wiem. Opinia twoja, rzeczywiście dobrze jesteś przygotowany, bo wiadomo, też rozmawialiśmy w dramatycznych okolicznościach, rozstałeś się z boksem amatorskim tak zwanym, po wielu latach sukcesów, ze złamaną ręką, nie mogłeś obronić tytułu mistrza Polski, czy ze zdrowiem, z kondycją, z przygotowaniem do tej walki, wszystko jest okej? Okay? Wszystko jest okej, tej kontuzji już nie ma, także nowy etap zacząłem i jestem zadowolony z rozwoju mojej kariery. Sama współpraca z promotorem, inny sposób na sport, to inaczej wygląda niż w sporcie amatorskim? No trochę inaczej, wiadomo, treningi są inne, to podejście już, w ogóle zupełnie inne podejście tutaj, wiem o co walczę, wiem, że każda walka jest walką o wszystko i podchodzę do tego bardzo profesjonalnie, przygotowania są dobre, więc wszystko jest na dobrej drodze, tak jak powinno być.